Queerstorie. Podcast o historii osób LGBTQ+. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Queerstorie, historii osób LGBTQ+. W odcinku, który, choć może czasem z Maćkiem nadużywamy tego słowa, nazywając różne odcinki specjalnymi, to ten odcinek naprawdę na taki opis zasługuje. Ten odcinek jest specjalny dlatego, że wychodzi 14 października, czyli dzień po premierze filmu Hyacynt, a sama rozmowa z Marcinem Ciastoniem, autorem scenariusza do filmu, oraz Joanną Szymańską, producentką tego filmu, odbywa się dokładnie w dzień Netflixowej premiery filmu. Z Marcinem i Joanną porozmawialiśmy o samym filmie, z ich różnych perspektyw, o różnych jego etapach. A zanim zaproszę Was na tę rozmowę, chciałabym powiedzieć dosłownie parę zdań wprowadzenia o akcji Hyacynt, bez której ten podcast byłby niepełny i która, mam nadzieję, że powróci jeszcze w naszym podcaście, więc teraz naprawdę parę zdań, które może jakoś uzupełnią odbiór tej rozmowy. A zatem mówimy o wydarzeniach, które się działy między 1985 a 1987 rokiem. O akcji, która została zlecona przez generała Kiszczaka, a wykonana przez milicję obywatelską, która polegała na wyłapywaniu mężczyzn homoseksualnych albo takich, którzy byli podejrzani o bycie homoseksualnymi i spisywanie ich akt osobowych, zakładanie im tak zwanej karty homoseksualisty, która przeszła do historii pod nazwą Różowe Teczki. Przesłuchiwania tych mężczyzn, zmuszania do podawania nazwisk innych homoseksualnych mężczyzn, czasem do opisu nawet praktyk seksualnych, a także zdarzało się, że do podpisywania oświadczeń, że byli tak zwanymi homoseksualistami. W tych latach szacuje się, że spisano około 11 tysięcy takich dokumentów. Oficjalnymi powodami miało być zapobieganie prostytucji w środowiskach homoseksualnych czy zapobieganie rozprzestrzeniającej się epidemii AIDS. W rzeczywistości mogło chodzić raczej o zastraszenie tej części społeczności, zmuszenie różnych osób do współpracy. A efekty realne, które również w filmie Hyacynt będą odczuwalne dla widzów i widzek, to był jeszcze większy strach środowisk LGBTQ+, i schodzenie do jeszcze głębszego podziemia, a także często emigracja. Te wydarzenia, szalenie ważne dla queerowej historii Polski, zostały już opowiedziane na przykład przez Andrzeja Selerowicza w kryptonimie Hyacynt, czy w fabularyzowanej wersji historii Mikołaja Milckę, Różowe Kartoteki, a także przez Remigiusza Ryzińskiego, bo dosłownie kiedy nagrywam ten wstęp, Marcin Ciastoń pisze do mnie, że zapomniał w trakcie rozmowy wspomnieć o książce, która będzie miała swoją premierę 8 grudnia 2021 roku pod tytułem Hyacynt, PRL wobec homoseksualistów, właśnie autorstwa Remigiusza Ryzińskiego. A zatem o akcji Hyacynt można już się edukować, można czytać. No a właśnie od wczoraj, kiedy nagrywam te słowa, można oglądać również świetny, fantastyczny film, który opiera się na tych wydarzeniach. Film w reżyserii Piotra Domalewskiego. No i jeszcze raz przedstawię moich dzisiejszych gości, czyli autora scenariusza tego filmu Marcina Ciastonia i producentkę Joannę Szymańską, na rozmowę, z którymi teraz już Was serdecznie zapraszam. Cześć Marcinie, cześć Joanno. Bardzo miło mi z Wami rozpocząć rozmowę 13 października, czyli w dzień premiery Netflixowej Waszego filmu Hyacynt. Tej rozmowy po prostu nie mogę zacząć jak podziękowaniem, że znaleźliście dla mnie czas w ten znamienny dzień i pewnie w bardzo zajętym dla Was czasie. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy za zaproszenie. I też chciałabym pogratulować Waszych najnowszych osiągnięć, czyli Tobie, Joanno, nagrodę Złoty Klakier na Festiwalu w Gdyni za najdłużej oklaskiwany film, a Tobie, Marcinie, za najlepszy scenariusz na tym samym festiwalu.
Zresztą sam scenariusz był nagradzany już wielokrotnie. Mam wrażenie, że od kilku lat czytam na mediach społecznościowych Michała Leszczyka o tym filmie. I czekałam na niego bardzo. I kiedy go w końcu obejrzałam na Nowych Horyzontach we Wrocławiu, byłam szczerze wzruszona i nawet o tym wspomniałam na spotkaniu po filmie. Tak, to prawda, twój komentarz był jednym z pierwszych od widzów i byliśmy naprawdę bardzo nim wzruszeni, także dziękujemy ci za te dobre słowa wtedy po pokazie. Był bardzo szczery, ja potem przez cały wieczór gadałam o tym filmie moim znajomym i bardzo chciałam właśnie z wami porozmawiać, więc taka jest moja historia z filmem Hyacynt. A jaka jest twoja, Marcinie? Kiedy ty się spotkałeś pierwszy raz z tą historią, kiedy postanowiłeś się uczynić ważną częścią swojego scenariusza? Sam temat i pierwsza wersja scenariusza powstała w szkole filmowej, kiedy szukałem tematu na dyplom i zresztą przez to też jesteśmy od razu z Joanną połączeni, bo Joanna była wykładowczynią w mojej szkole. Prawa... To prawa jeszcze o dewelopmencie mówiliśmy, prawda? Mówiliśmy o prawie autorskim i o tym, jak dewelopować, jak prezentować producentom projektu. Tak, tak. I dokładnie tym się to zakończyło, bo ja miałem już wstępny projekt filmu, czy pierwszą wersję scenariusza i Joanna była jedną z trzech osób spoza szkoły, która słuchała mojego tak zwanego pitchu, czyli prezentacji całej historii w skrócie, tak żeby zachęcić producentów. To właśnie ćwiczyliśmy wtedy. Jak widać, zachęciłem producentkę, która była obecna na sali już wtedy. Natomiast to rzeczywiście była pierwsza wersja i takie wersje rzadko są gotowe na cokolwiek, bo pisanie to przepisywanie. Ale szybko jednak się okazało, że jakoś ten tekst rezonuje i rzeczywiście zaczęły się konkursy. Z tym, że ja zostałem zachęcony do wysłania na konkurs w szkole. To nie było tak, że już wierzyłem, że to jest świetny tekst. To był test po prostu, a okazało się, że trafiłem z nim do finału i tam jest dużo takich etapów, więc też nie będę zanudzał słuchaczy, natomiast każdy ten jakiś konkurs, każda rozmowa, która mnie utwierdzała w tym, że ta historia ma w sobie coś, sprawiała, że pracowałem dalej. Natomiast sama akcja, bo zacząłem mówić tutaj o dewelopmencie, a sama akcja to było odkrycie, kiedy zacząłem w pewnym sensie badać przeszłość queerową polską, bo zdałem sobie sprawę, że nic o tym nie wiem. I jakoś tak od postaci do postaci natrafiłem na temat akcji Hyacynt. Ona się pojawiała przy kilku osobach, to można generalnie w sieci też znaleźć. Taki był mój research początkowy. I postać Waldemara Zboralskiego, który też mi bardzo pomógł, bo wysłał mi pendrive'a z, można powiedzieć, z historią, bo to były wycinki z gazet zeskanowane z lat 80., bardzo ważne artykuły takie dla naszej społeczności, czyli pierwsze reportaże o środowisku homoseksualnym. Dużo mniej było w tym zagadnień innych orientacji, innych kolorów tęczy, Marcin. Innych kolorów tęczy, dziękuję ci bardzo, Janno. Właśnie, bo akcja Hyacynt była skierowana przeciwko głównie mężczyznom homoseksualnym i o tym wiemy. I tak droga się toczyła, te wszystkie etapy opisałem, scenariusza i potem pojawił się Netflix. Tutaj wspomniałaś Michała Oleszczyka, jeszcze przepraszam za długą wypowiedź, ale wspomniałaś Michała Oleszczyka, bo ja poznałem go, kiedy wygrałem konkurs. Pierwsza wygrana tego scenariusza, nie tylko docenienie, a Michał był w jury konkursu i jako członek jury mógł dać mi uwagi, a że jest świetnym filmoznawcą i wielkim autorytetem, po prostu od razu się rzuciłem na tą możliwość. No i od tych rozmów tak naprawdę zaprzyjaźniliśmy się. Takie to było już takie spotkanie nie tylko na temat scenariusza. Natomiast on rzeczywiście na tej drodze bardzo mnie wspierał zawsze i kiedy były jakieś zwątpienia, to mówił, że nadal, że to jest świetny tekst. No i właśnie w ten sposób dotarliśmy do Netflixa też, bo Netflix szukał dobrych tekstów. I to już był rok 2019, Joanna, tak? Rzeczywiście w 2019 roku pojawił się Netflix i Marcin wtedy zwrócił się do mnie, pamiętając nasze rozmowy z czasów jego studiów i mając też takie, mam wrażenie, dobre wspomnienia czy dobre odczucia co do innych naszych współprac, ponieważ to spotkanie na studiach zaowocowało tym, że po prostu pracowaliśmy razem przy kilku projektach innych niż Hyacynt. I kiedy pojawiło się zainteresowanie ze strony Netflixa, Marcin przyszedł do mnie, mówiąc, że jakby ten tekst, o którym wiem i który mi się podobał, można zrealizować i czy chciałabym być częścią tego procesu. I oczywiście ja bardzo chciałam. No i w ten sposób zaczęła się ta współpraca. Dołączył do nas bardzo szybko Piotr Domalewski, czyli reżyser. No i potem cała ekipa i zaczęły się już prace przygotowawcze. Muszę przyznać, że ze strony producenckiej
Jest to chyba najszybciej zrealizowany przeze mnie film, chociaż oczywiście wiem, że od strony developmentowej dla Marcina ten proces nie był być może aż tak szybki, ale myślę, że no dzisiaj mija tak naprawdę 2 lata od momentu, w którym dostaliśmy takie prawdziwe zielone światło, że ten projekt już powstaje, więc jak na realia produkcji filmowej to jest tempo wręcz ekspresowe. No właśnie, a od strony producenckiej, jak wyglądało tworzenie takiego filmu, pierwszego takiego filmu, który opowiada queerową historię? Bo też od Marcina wiemy, że jako producentka dbałaś o to, żeby nie tylko sam scenariusz był inkluzywny, ale w ogóle cały produkt filmowy, również prawdopodobnie prace nad nim. Na czym polegała taka dbałość o te różne kolory, różnorodności? Tak. Wiesz co, no ja myślę, że inkluzywność zaczyna się przede wszystkim od myślenia i od pewnej świadomości tego, że jest ona potrzebna. Tutaj mamy scenariusz, który może to trochę jest w kontrze do tematyki tego podcastu i tego spotkania, ale ja wcale nie uważam, że to jest film queerowy per se. Uważam, że to jest po prostu świetny thriller, dobry kryminał, który pokazuje jakiś wycinek naszej nieheteronormatywnej społeczności, jakiejś naszej historii. Natomiast dla mnie to zawsze był i jest film przede wszystkim o człowieku w jakiejś konkretnej sytuacji, który musi się w tej sytuacji odnaleźć i przede wszystkim odnaleźć siebie, tak? Odnaleźć to, na czym mu zależy, o jakie wartości chce walczyć. Jeżeli chodzi o inkluzywność, no to oczywiście z jednej strony to jest tematyka tego filmu, to są postacie, które są w tym filmie. Z drugiej strony to jest ta inkluzywność też za kamerą, tak? Czy to moja osoba, czy osoba Marcina, które były w tym procesie po to, żebyśmy też mogli dawać nie tylko feedback twórczy, ale też feedback jakby związany z, nie wiem, z emocjami, z odczuciami, z tym, jak jesteśmy reprezentowani na ekranie. No ale też taka inkluzywność przed kamerą. No, jest bardzo duża dyskusja o tym, czy role nieheteronormatywne powinni grać cis aktorzy, czy nie. Już miałam też okazję w jakichś rozmowach mówić o tym temacie. Ja jestem rozdarta, bo z jednej strony uważam, że oczywiście, że tak, że powinno tak być, to znaczy, żebyśmy sobie też dawali przestrzeń na to, żeby osoby nieheteronormatywne mogły odtwarzać role nieheteronormatywne, no ale z drugiej strony, jako producentka, zawsze bym chciała pracować po prostu z najlepszymi twórcami i z najlepszymi osobami do danej roli. I nie chciałabym też być zamykana w szufladce, tak? Znaczy, nie chciałabym, żeby ten proces wyglądał tak, że jak ktoś ma zagrać, nie wiem, geja, to musi być koniecznie gejem, prawda? No jednak. Wydaje mi się, że sztuka wymaga większego zniuansowania. Natomiast oczywiście dla nas było super ważne, żeby przed kamerą ta inkluzywność też zaistniała. I na przykład w jednej ze scen, w scenie imprezy u Arka, u jednego z głównych bohaterów, w rolę statystów wcielili się wolontariusze z kampanii przeciw homofobii, z chóru Voces Gaudí. I tam ta paleta wszystkich kolorów tęczy jest na ekranie naprawdę wprost reprezentowana. No i też Świetna w rolę scena. drugoplanu. Tak, scena jest świetna. Słyszałam już dużo bardzo pozytywnych uwag co do tego, żeby takie imprezy zacząć organizować również teraz w Polsce. Musimy Ale wynająć tę też lokację ponownie. dokładnie, dokładnie, ale do tego też chciałam dodać, że w role drugoplanowe wcielili się wyautowani aktorzy, czyli Jacek Poniedziałek, Piotrek Trojan. I to też dla mnie było bardzo ważne i oni też bardzo chcieli w tym filmie zagrać. No tutaj też mieliśmy taki problem, że no w Polsce aktorów i aktorek, którzy otwarcie mówią o swojej orientacji seksualnej, nie ma znowu aż tak wiele. Więc to jest, myślę, na inny temat i na inną rozmowę, czy mamy po prostu kogo obsadzać w takich rolach, bo wydaje mi się, że tu jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia w tej kwestii. Tak, tu w ogóle dużo tematów by weszło. Mówiłaś, że no właśnie, że to nie jest film historyczny, queerstoryczny i ja się z tym zgadzam, bo na początku myślałam, że to będzie film o Hiacyncie i brakowało mi trochę na przykład jakiejś planszy z datami czy informacji w ogóle, dlaczego ta akcja się działa, kto ją przeprowadzał. Potem oczywiście oglądając myślałam, że fajnie, że uniknęliście takiego typowego filmu historycznego, w którym bohaterowie mówią do siebie jakieś takie mało zgrabne treści, na przykład akcja Hiacynt to ta akcja, którą zlecił generał Kiszczak, prawda? Więc ostatecznie Tam było. jest, jeżeli mogę ci powiedzieć zdanie, tam jest taki na samym początku, i to był, myślę, bardzo dobry pomysł Piotrka Domolowskiego, taki dialog. To jest w drugiej czy trzeciej scenie, więc nie spoileruję tutaj za bardzo. Taki dialog między głównymi bohaterami, gdzie rzeczywiście widać jakieś zgromadzenie na korytarzu komendy,
jeden z bohaterów mówi, a co to za typki tutaj, drugi mówi, a to z Hyacynta, a to tych gejów spisują, aha. No jakby jest oczywiście takie bardzo subtelne wyjaśnienie, ale zależało nam na tym, no żeby jednak te dialogi nie brzmiały sztucznie i deklaratywnie i żeby to nie była rozprawka na temat tego, czym była akcja Hyacynt, tylko żeby raczej zainspirować jak najszersze grono widzów do tego, żeby ten film obejrzeli i być może potem sami się douczyli czy doczytali na temat tej operacji. Teraz już na szczęście jest sporo materiałów, znacznie więcej niż wtedy, kiedy Marcin pisał scenariusz. Tak, dokładnie. Ja też bardzo kibicuję temu, żeby powstawały czy fabularne, czy dokumentalne filmy na tematy historyczne, bo to jest po prostu ważna część naszej historii i nie tylko naszej osobistej, ale po prostu wszystkich Polaków, tak jak wiele innych tematów, które są i rozwijają się od zarania dziejów. Natomiast w temacie queer historii, o tym, co Joanna mówiła, też w scenie imprezy są pewne dialogi, które są bardzo w tle. I one też pochodzą na przykład ze scenariusza i są pewnego rodzaju objaśnieniami czy też rozmowami na temat. Nie będę przytaczał, co to jest, bo to można wyłapać. Natomiast właśnie te smaczki to też były decyzje Piotra, tak jak to pokazać, tak jak tą scenę ze scenariusza, która pojawiła się na początku. Ale właśnie myślę, że to jest duża wartość, że to nie jest dydaktyczny film o tym, jak przebiegała akcja Hyacynt. I też tak jak powiedziałaś wcześniej, że chyba właśnie te reakcje widzów są podobne, że o czym jest ten film? Aha, że on jest o akcji Hyacynt, ale okazuje się, że nie do końca. No i teraz się przyzwyczajamy do tego, że jest o czymś innym, ale to też jest dobre i wydaje mi się, że koniec końców wychodzą ludzie z kina zadowoleni teraz przed telewizorem. Pokusy, żeby jeszcze więcej tej historii włożyć do scenariusza, żeby właściwie uczynić z tego bardziej film historyczny, a nie na przykład kryminał, który ma tło historyczne. Dlatego, że ja naprawdę bazowałem na researchu, a przynajmniej tych strzępkach, które się udało znaleźć i o tym mówiłem o tych materiałach od Waldemara Zboralskiego i o generalnie takim researchu nie tylko w sieci, ale w rozmowach z ludźmi. To rzeczywiście była taka pokusa, tylko że zatrzymywałem się jakoś już dosyć świadomie, mimo że to był początek mojej jakiejś kariery, myśląc o tym, jaki to ma być film. I wiem, że nie jestem dokumentalistą, i że to nie powinno być objaśnienie, tak jak właśnie troszkę się śmiałaś z tego, nie? Czym jest akcja Hyacynt, kiedy się zaczęła. I wydaje mi się, że to się obróciło w wartość. Tylko podsumowując, tak, była taka pokusa, natomiast właśnie gatunkowość tego filmu była najistotniejsza. Najistotniejsza w tym sensie, że chodziło o pokazanie też środowiska, a to jest dobry sposób na to, żeby w nie zajrzeć z zewnątrz. Ale dzięki tej podróży bohatera wchodzimy w pewnym sensie do środka, jak właśnie na sławną imprezę. Właśnie, i też poznajemy to społeczność LGBTQ+ warszawską i miejsca jak Grzybek na przykład, które rozumiem, no, że też są miejscami, zdarzeniami, do których dotarłeś w czasie researchu. Podobnie jak te zdjęcia, to wydaje mi się, z napisów końcowych też są zdjęcia archiwalne, prawda? Bo tam się nawet pojawiło nazwisko Andrzeja Selerowicza. No i też Lambda gdzieś chyba też miała jakąś rolę w zamknięciu Tak, tego no filmu. korzystaliśmy z archiwów, które są dostępne, między innymi właśnie archiwum Lambdy. Mamy dużo takich, nazwałabym to po polsku, easter eggów w tym filmie, które są jakby ukłonami w stronę prawdziwości historycznej, tak? To znaczy, oczywiście Grzybek ten prawdziwy mieścił się na Placu Trzech Krzyży, ale podjęliśmy taką decyzję twórczą, że nie chcemy inwestować iluś tam set tysięcy złotych w postprodukcję i wymazywanie tego, jak Plac Trzech Krzyży dzisiaj wygląda, tylko znaleźliśmy inną lokację, którą można zinterpretować jako właśnie jedno z takich miejsc cruisingowych, miejsc spotkań. No właśnie jednym z takich easter eggów to jest to, że kiedy Robert przeszukuje jedno z mieszkań, znajduje te pierwsze magazyny, ziny, które były wtedy wydawane. Kolejnym jest to, że szpital, do którego trafia jeden z bohaterów, nosi imię Zofii Sadowskiej. Więc rzeczywiście tutaj staraliśmy się jakąś taką, z jednej strony trzymać się bardzo prawdy historycznej, to znaczy utrzymać realia PRL-u. Myślę, że tutaj Piotr Sobociński, jego fantastyczne zdjęcia, scenografia Jagny Janickiej, czy kostiumy Oli Staszko naprawdę te realia oddają, czy te słynne już wąsy, za które odpowiadała I Daria Szyjak i charakteryzacja, make-up, dokładnie. dokładnie. Więc Nagroda naprawdę w Lublinie teraz. również. Dokładnie, te realia historyczne są oddane naprawdę bardzo dobrze. Natomiast też robiliśmy kilka takich
ukłonów właśnie w stronę tej queer story, która być może powinna być dostrzeżona, a nie jest, tak jak właśnie imię patronki szpitala. Takiego szpitala oczywiście w Polsce nie ma, w Warszawie nie ma, ale to wiemy, że po tym filmie coś się wydarzy. Jeszcze chciałam wrócić do tych materiałów. Ty, Marcinie, pewnie robiłeś ten research, prawda? Jeszcze w wyszukiwaniu tych materiałów. Pisząc scenariusz, zdecydowanie chciałem wiedzieć jak najwięcej, natomiast nie jestem pewien teraz do jakich materiałów w filmie się odnosisz, bo to rzeczywiście była już praca z jakąś moją współpracą, bo podrzucałem pewne rzeczy, pracę scenografki naszej, czyli Jagny Janickiej. Te ziny, magazyny, zdjęcia, które może mogliście złapać kamerą. Tak, one są, to są autentyczne właśnie z Tak, tak, archiwaliów. tak. Tak, Nawet mamy to. nie kserowane, bo to byłoby też łatwe, prawda? Wszystko, co mogło być autentyczne, to rzeczywiście produkcja, scenografka nasza zadbała, żeby tak było i więcej, myślę. Super, czyli dostajemy film, który jest fikcyjną opowieścią z fikcyjnymi postaciami, ale właśnie taką mocno, bardzo autentycznie osadzoną w prawdziwych wydarzeniach historycznych, z takimi właśnie jakimiś historycznymi smaczkami, które bardzo dużo dają temu filmowi. I tutaj właściwie chyba dochodzimy do pytania, do którego może ja dążę w tej rozmowie, które skieruję do Was obojga z Waszych różnych perspektyw. Czy taka forma opowiadania queer story, czyli opowiadanie o prawdziwych wydarzeniach lub prawdziwych postaciach, ale dopowiadanie fikcją albo opowiadanie fikcyjnych opowieści, ale osadzanie ich w historycznych wydarzeniach, czyli krótko mówiąc, mieszanie historii, które często są, jeśli mówimy o osobach nieheteronormatywnych, bardzo lakonicznie opisane, często bardzo brakuje wiedzy, więc czy dopowiadanie tych historii fikcją, czy waszym zdaniem, z waszych perspektyw jest jakąś taką przyszłością dla nas, przyszłością opowiadania queer story? Czy byście na przykład jeszcze raz się zaangażowali w taki projekt lub chcieli tworzyć taki projekt? To jest tak. Oczywiście, że ja się bardzo chętnie zaangażuję w kolejny taki projekt. Nie chciałabym, znowu powtórzę, wpaść w szufladkę. Znaczy, nie chciałabym robić tylko takich, w sensie takie tematy filmów. Natomiast ja uważam, że w ogóle poszerzanie perspektywy, poszerzanie pola widzenia, patrzenie z różnych punktów widzenia na historię, na wydarzenia historyczne, to po prostu otwiera też głowę i wyzwala nas z jakiegoś takiego zamknięcia, nie wiem, ksenofobicznego, czy nacjonalistycznego, czy po prostu jakiegoś skażonego jakimiś uprzedzeniami. I to też jest takim właśnie elementem queer, tak? Znaczy bycie w poprzek trochę tej narzuconej normy kulturowej, czy narzuconej wersji, albo dominującej wersji jakiejś historii. No i oczywiście, no ja wiesz, bardzo lubię filmy, nazwijmy je queerowe, nie wiem. Ostatnio widziałam Szalone noce z Emily, o Emily Dickinson, które są fantastyczną, śmieszną komedią, która bazuje no, na prawdziwej postaci, dających się wysnuć prawdziwych jakichś wydarzeniach z jej życia, ale też jest jakąś ich queerową reinterpretacją w bardzo fajnej, postmodernistycznej formie. I oczywiście, no, nie usłyszysz ode mnie, o tak, trzeba teraz robić tylko queer stories, prawda, bo nigdy ich nie było i teraz nieśmy tęczowy sztandar wszędzie. Nie, uważam, że trzeba robić dobre historie, inkluzywne historie, historie, które są w stanie zaciekawić widza i jeżeli one są w domenie jakby queer story, tym lepiej, bo o tym po prostu nie było wcześniej mowy. Więc zawsze nowy, ciekawy temat jest też atrakcyjny dla widzów, no bo po prostu nie słyszeli o nim wcześniej. To ja chyba myślę podobnie. Jakoś naturalnie rzeczywiście temat, który gdzieś mi się pojawia na horyzoncie i dotyczy queer story, mnie interesuje. I zawsze jedną z pierwszych myśli jest, czy to by był film, czy to by był serial na przykład. Myślę, że w tej chwili i też właśnie przez, znaczy można nazwać niechęcią do szufladkowania się, ale bo pracuję i też piszę i chcę też tworzyć różnego rodzaju projekty. Ale myślę, że byłby ciekawy, i o tym nawet żeśmy coś sobie między nami, Anno, rozmawiali, ciekawy byłby serial, natomiast ja miałem tutaj taką myśl, że to wyeksplorowanie tematu ruchu, początków ruchu, to co już za granicą w wielu krajach powstało, tak? Czy w związku z AIDS, czy w związku w ogóle z emancypacją, że jest to coś, co chyba rzeczywiście chętnie bym zrobił. Nie wiem, czy jakiś kolejny film właśnie o zjawisku związanym z queer historią w Polsce, natomiast serial być może tak.
I Jest no i świetny oczywiście. serial Pride, prawda? Marcin, który naprawdę mówi niezwykle interesująco o początkach ruchu LGBT w Stanach Zjednoczonych. I myślę, że właśnie takie spojrzenie na polską queer story byłoby też bardzo ciekawe, bo to też jest zupełnie inny świat, nie? Zupełnie jednak Tak. inna perspektywa. Tak, no mamy dosyć dużo przykładów z zachodnich seriali. Ja rzeczywiście większość z nich oglądałem, bo po prostu mnie to interesuje. To jest zawsze taki punkt odniesienia. Zresztą dużo rozmawialiśmy przy tym projekcie o niewidoczności, o tym, jak nie mieliśmy dorastając w Polsce żadnych, prawie żadnych kulturowych punktów odniesienia czy tożsamościowych. I teraz jest inaczej. Oczywiście młodzi ludzie właśnie na przykład mają Netflixa, gdzie ta rzeczywistość jest pokazywana, tyle że nie w Polsce. Ma to jakieś znaczenie moim zdaniem, że pokazanie tego na naszym gruncie jeszcze bardziej zbliża do historii, do postaci i jeszcze bardziej pozwala się identyfikować. Nie wiem, czy to będę ja, kto opowie tą historię, ale zawsze będę bardzo kibicował komukolwiek, kto się tego podejmie. Ojej, no serial o początkach ruchu LGBT w Polsce byłby fantastyczny. Może to Wytnijmy to, wytniemy. Marcin, bo jeszcze wiesz, pomysły chodzą po ludziach. Ale to gdyby ktoś się tym zajął, byłoby super. Ale też padło nazwisko Zofii Sadowskiej w mojej poprzedniej rozmowie z Wojciechem Szotem. Też padły słowa, że jest pomysł na taki film. W ogóle queerowe postacie historyczne, w tym polskie, to są tak ciekawe życiorysy, tak ciekawe wydarzenia, ważne, nieznane ludziom. Zresztą pamiętam po tym spotkaniu z widzami po premierze na Nowych Horyzontach były takie głosy, że w ogóle ludzie nie wiedzieli, co to jest ta akcja Hyacynt. No i też to już o tym wspomnieliście. Wasz film jest jakąś właśnie taką inicjatywą, takim popchnięciem do zgłębienia tematu. Więc bardzo Wam za to dziękuję, bo właśnie jako osoba, która by bardzo chciała popularyzować historię queerową, no to no, film jest chyba najlepszą formą do tego, najpopularniejszą, najwywołującą emocje, dającą dużo powiedzieć. Myślę, że to, co teraz Zgadzam powiedziałaś, jest się. bardzo ważne, bo rzeczywiście dla mnie zawsze w kinie najważniejsze są emocje i uważam, że dobry film się pamięta, ale wybitny film się przeżywa. I o to chodzi, żeby umieć się zidentyfikować z bohaterem, żeby umieć jakby poczuć to, co on czuje. Wydaje mi się, że tutaj naprawdę Piotrek Domalewski, nasz reżyser, no, z tego scenariusza napisanego przez Marcina, z naszych aktorów, rzeczywiście no, wycisnął maksimum emocji i prawdy. I chciałabym, żeby widzowie oglądający ten film, nie tylko widzowie z naszej społeczności, ale w ogóle widzowie na całym świecie, którzy, nie wiem, lubią kino kryminalne, zagadki, thrillery, odczuwali te emocje, które odczuwa Robert i szli z nim tą drogą. To jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo istotne. Równie istotne, może bardziej istotne niż to, że pokazujemy jakiś fragment nieznanej queer story. A z tych dwóch elementów powstaje wasz film, który świetnie łączy i tak, to jest jakaś dla mnie wielka wartość. Więc bardzo wam dziękuję za film, za dzisiejszą rozmowę, a widzów i widzki zachęcam do spędzenia dzisiejszego wieczoru albo któregokolwiek z Netflixem, z Hyacyntem i zgłębianie tej historii po filmie. Super. Bardzo Super, dziękujemy, zapraszamy. zapraszamy na film. Dzięki serdeczne.